Gdzie ty jesteś? Nie widzę cię. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Overwatch. W tym odcinku pogramy sobie w ping-ponga. Będę komentował jakże epicki mecz pomiędzy Rushem a najemniczką w roli Junkrata. Ej, może strzałą po tym Hanzo. Strzałą Hanzo. Ale to nie opada w taki sposób jak ten. No właśnie, trochę szkoda to. Ja wam tutaj pokazuję, jak na super ustawieniach można latać Junkratem. I właśnie idziemy na... No to on musi... Przepraszam. Rush. Dobrze. Fair play ma być. Ma być fair play. A link do mojego kanału, na którym nie nagrywam, bo mi internet działa? Strzelam. 3, 2, 1, go. Fuck. Jakże epicki 1-0. Mecz. Oczywiście 1-0 dla najemniczki. 3. Wracaj się tu, Rush. Aha, musi się wylecieć, okej. Okay. Dajmy mu chwilę na przygotowanie. 3, 2, 1, go. I strzelają i Rush przegrał kolejną rundę. Jest 2-0 dla najemniczki. I teraz 3, 2, 1, go. Mamy podejście. 3, 2, 1, go. Jakże epicki mecz pomiędzy... I najemniczka wygrała, jest teraz 3-0. Nie ustaliliśmy dokładnie zasad ping-ponga, ale dobra. Tak, ma być fair play, ja tu jestem sędzią. Serio? Zażyłem. Dzięki, że mnie zabiłeś. Dobra. Ale was jadę tą Genji. Najemniczką mnie grać Genji? Tak, to jest... poza Reaperem to jest jej main. Tylko, że ona nie chce ci nic zrobić, więc wiesz. Nie to, że jestem jakaś bardzo dobra, bo nie jestem, ale trochę grałem, nie? Jest świetna. No nie wiem. A ja wam tu pokazuję, jak się lata Junkratem na takim trybie. I ogólnie to jest... Niedawno zaczęliśmy, bo chciałem pokazać parę fajnych rzeczy na jemnicy właśnie w takim trybie, w takich ustawieniach. Raz się wepchnął. I stwierdziłem, że może być tego świetny odcinek, więc ustawiajcie się na swoich pozycjach, dobrze. Gramy do 10. A może być 0-0? Nie, jest 3-0. Dobra, 3-2-1, go. No nie, no mi się miecz wyłączał akurat. 4-0. No. A okej, no to 3-0, 3-2-1, go. Ha, ha, ha. Aż tak? Więc to jest 4-0, bo to było za daleko. Tu jest ta linia, do której najem... Czym jest źle? No to 3-1. Nie wiem, jak to liczyć, ale jedziemy 3-2-1, go. Ale dobra. Ale epicki mecz i 4-1 dla najemniczki. Kolejne rozdanie, 3-2-1, go. 4-2. Ciekawe, kto to wygra. Obstawiam najemniczkę, 3-2-1, go. Więc najemniczka teraz musi czas na przygotowanie się do kolejnej rundy. Jest 4-3, 3-2-1, go. 4-4. Rush powoli odbiera swoje punkty. 3-2-1, go. Co ty tak w górę tam strzelasz? Dobra, to się nie liczy. Okej, to się nie liczyło. Jest 4-4, go. No powiedziałem 3-2-1, go. Co ty chcesz? Bo się liczyć nie liczyło. To nie do ciebie, ja po prostu chcę ją zużyć. Najemniczka widzi, że nie leci do ciebie. Poleciało za nią. Dobrze, 3-2-1, go. Oto jaki normalnie mecz z różnych perspektyw będę chodził. I jest 5-4, bo tamto jedno co raz zginął, to się nie liczyło. 3-2-1, go. I kolejna runda, teraz 5-5. Kto to wygra? Jaka normalnie intense battle? Wysoko. Oczywiście, najemniczka daje z ciebie wszystko, ale Rush...
Tu jest jakby co połowa, ten cień tutaj to jest połowa. Ale nie, bo tutaj jest połowa i jak nie wyleci na jej połowę, to wtedy jest punkt dla niej. Pamiętaj. Więc jest 5 do 4, tak? No właśnie, a nie. Masz. To musi być normalny, profesjonalny footage, czy normalnie na YouTube. Coś fajnego. Footage profesjonalny. Dobra. 3, 2, 1. Czekaj, na leczeniu jestem. 3, 2, 1, go. I oto naprawdę kolejna runda rozwija się. Kto to wygra, kto to wygra. Najemniczka odbija podanie do Rasha i raz przegrał kolejną rundę. 6 do 5, normalnie profesjonalny komentator. I kolejny raz. Wow, odbiłam to? No, odbiłaś to i normalnie aż niemożliwe. I 6-6. Idą w łeb, w łeb. Teraz kolejna runda. 3, 2, 1, go. Aha, już wiem jak już to grać, teraz już nauczyłem grać. I 7 do 6 dla Rasha. 3, 2, 1, go. Więc mamy... mamy... Taką odbitą kulką kosmiczną. A jakby on cię zabił? Właśnie. To się nie liczy. Dobrze. Znaczy to się nie liczy, ale ja to robię tak, sama na niemieczką wierzę w furpan. Dobra, 3, 2, 1, go. No nie! więc jest o ile? 8 do 6? Co fotkę? Wincestujesz? Halo? Jest 8 do 6, dobrze, więc 3, 2, 1, go. Kolejna runda przebiega bardzo spektakularnie. Napastnicy Rasha oczywiście przegrał, jest 9 do 6 i idź się chilnąć, bo dostałeś. Ze względu, że ja mam bifle, w ogóle mam ogłem E ustawiony, więc jest podwyżkę. Bo ja mam dwa boty na przyciski, jeden to mili, a tak drugi to bifle. Ja mam 4 boty na przyciski, jestem lepszy. Dwa wygonię. Ktoś tu do mnie pisze, ale dobrze. Teraz punkt meczowy dla najemniczki. 3, 2, 1, go. Najemniczka, więc teraz jest 9 do 7. Idź szybciej. W ogóle super jest ten tryb spektatora. Jest świetny. Po prostu świetny. No. Tylko szkoda, że nie można ten kamery zmienić. W sensie obracać. Można kamerę, można skupić się na jednym celu. Halo. Tak? No, a, cześć. A może teraz z moich pleców powinieneś. A, okej. Okay. Czy nie? Ale wtedy mogę ciebie walnąć w plecy i cię zabić. Przepraszam. A ty to musisz odbić, bo ja jestem w jej teamie, więc jej to nic nie zrobi. No faktycznie. No weź, więc 3, 2, 1, go. Punkt meczowy dla najemniczki. I oto, panie i panowie, najemniczka wygrała ten content. Najemniczka wygrała ten content normalnie sportowy i widać, że jest lepsza od Rasha tysiąckrotnie. A może teraz zróbmy jeden na jeden, co? No, jeden na jeden. I się przełączy. Wow, wow. Ale brnie funta. Rasha, chodź tu do mnie, please. Tam od twojej prawej stronie. Od twojej prawej stronie. Ej, a weź teraz tego. No możesz, jak weź chcesz. Teraz, nie, weź teraz Hanzo, okej? Okay? Zobaczymy, jak to będzie. Spoko. Ale chodź tu najpierw do prawo do mnie, nie zabijecie, okej? Okay? Ja w ciebie nie strzelę. Tylko podejdź do mnie blisko. Ty? Podejdź do mnie bardzo blisko. A ej! Jest, to możemy się bawić? A, nieważne. to na kogo mam zmienić? A okej, okay, dobra, wiem na kogo zmienić, wiem na kogo zmienić. To na lodową. Na to co mi najemniczka powiedziała, żeby zmienić. Bo ty pewnie ma. Ale tym się nie da latać. Ale tym się nie da latać niestety, więc. Ale patrzcie, mogę spamować tym.
i nic praktycznie mi nie mogą zrobić. Ale najlepsza to jest tracerka. No, Mei też jest świetna na tym trybie. Więc tak w sumie gramy i chcemy wam pokazać, co jest na tym trybie. A ja wiem, gdzie ona jest w fajnym miejscu. Chociaż możecie znaleźć, jak ja mu trochę pomogę, bo chcę ci dać tarczę. No może, bo jesteś w takim średnim miejscu. A tam chcę być, spróbuję ci dać. Tylko niech mu się ulicy skończy. Da się tu? Ej. Nie, da się. Gdzie? Na drzwi. Tam ona na drzwi. Najmniejszka, ho ho. Nie polecam. To było spoko. Nie polecam tego użytkownika. A ja polecam. Dzięki za ładowanie mnie. A to może przebić się przez to twoje blokowanie. Teraz rzucisz nam tą kulkę i będziemy tą kulką grać, ale jedno ładę. I potem pójdziesz na Hazo. Okej, to tylko wyjdź. Ja nie muszę naładować. Haha. Odbił mojego ulta i zginął. O, najmniejszka wzięła tracerkę. Dobra, wiesz co, Raż, weź mnie zabij, bo chcę zmienić postać. Chodź tu, weź mnie zabij. Winston. Nie. Dzięki za załadowanie ulta. Czy mi to rozgrzeje do czerwoności? Dobra, teraz możesz mnie zabić, bo chciałem naładować do 100% moją barierkę, znaczy tę energię. Teraz ja możesz mnie zabić. Kto będzie pierwszy? Ja będę pierwszy. No, znaczy też chcę zmienić postać. On ma ulta, więc uważaj. Czekaj. Ale z twoimi jumpami to... A ja nie mogę tak robić. Dobra, na co by tu zmienić? Na Hanzo zmienię. Chociaż nie. Genji, okej? Zacznijmy strzałę. Dobra, weź się Genji, zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądać ze strzałą. Później będzie tak szybko. To czekajcie, ja będę musiał stać zaraz za najemniczką i tak prosto strzelić w Rasha. To on na końcu wybucha, bo za szybko już leci. No. Oj, co jest? To będzie świetne. No. Genji, ja mam... Ja tu mam być sędzią. Idziecie? Wy macie być graczami. No ja już jestem. Na moście. Tylko... sam w głowę decyduję, to znaczy jak bardzo szybko ta strzała będzie szła. Okay? Najemniczka, chodź tu, no. No. Ale ja już teraz to mam puszczać, czy dopiero za chwilę, bo nie jestem pewien. Czekaj, bo mi tu coś nie tak działa z OPS-em. Chwileczka, sekunda. Sorry, to był przypadek. Miałem naciągnięte i puściłem. Sprawdzałem, ale miałem naciągnięte i puściłem. Dobra, stań na pozycji. Ja strzelam strzałą już normalnie. Stań na pozycji. Czy najemniczka przesuń się trochę w prawo? A, prawo, dobra. Prawo. A. Lewo. Jeszcze. Idealnie. Dobra, jeszcze raz. Ale latała do strzała. Najemniczka, patrzcie, masz strzałę skanującą w prawej nodze. U mnie było w prawej nodze. Dawaj, aż kolejny raz. 3, 2, 1, go. Czemu ja? Daj mi drugą strzałę. Okej. Okej. Raz chodź na miejsce. Ej no. A ona. Raz. Masz. No. Ana ma cooldowny jakby co? Ana ma cooldowny. Tak ma. Najlepszy, która jest postać najlepsza? No, żadnej jaka postać. Zablokował ją aż. McCree. McCree. Nie zablokował. Ale zablokował ją. To ja uciekam. Ale popełnisz jeden błąd. Już nie żyjesz. Dobra.
Nara. Tu mnie nie złapiesz. Nie, nie. O. Dobra. No tam cię nie złapię. Wiecie co? Nie, ja mam bardziej OP postać. Mej. Where are you? Ja myślałam, że nadal masz McCree. Where are you? Mamy. Ale ten, ta ona ma jeden sekundę cooldownu na ścianie, ale to jest złe. Ale nie chodzi o shit, to możesz się tak naprawdę poruszać i tak sobie to wyrzucać. No mogę. Ty, ja to robię. Pojeżdżę cię. Ale on bije mnie. Gdzie ja jestem? Chodź do mnie, Rush, chodź do mnie, Rush. Kurde, przeleciał tak po prostu przez mojego ulta. Ja wiem, gdzie ty jesteś. Ale ty czy tak wiem, gdzie jesteś? Serio tam? Serio tam? On cię zaraz znajdzie, on cię znalazł już. Patrzcie na to, co zrobiłem. Zrobiłem górę lodową. Pokazać wam górę lodową? Góra lodowa. Dobra, weź mnie zabij, bo ja chcę zmienić postać. Minął mnie totalnie. Teraz idzie do ciebie, on idzie do ciebie, bo tam był na dole. Nara. Dobra. Later. Nie widzę cię. Later, no bo uciekam. Tak to wygląda właśnie. Znowu się ukryłam, twoją własną bronią cię pojadę. Znowu się ukryłam. Twoją własną bronią cię pojadę. Cześć. Cześć. On nas nie widzi. A ja wiesz co, ja pójdę sobie na spawę zmienić postać. Nie słyszysz mnie? No ale, nie dość. No nie da się, właśnie! Dlatego ty się tak cieszysz, że masz tak dobrze McCree. Ej, jak? On ma diwę. Ale wierzę, że my będziemy w stanie od ciebie uciec bardzo szybko. A zwłaszcza... A mała diwę rozwalimy szybko. Torbjorna? Ale Torbjorn nie ma żadnej rzeczy OP, żeby miał. Jak to się sama robić? No ale musisz tak rozbudować. A po drugie możesz mieć tylko jedną wieżyczkę. No właśnie. No właśnie. Ja się tylko healnę. Ale... Bo ta wieżyczka mnie uderzyła. Ale nie ma cooldown. Nie mam nigdy. Dobra. Nie. Ja idę. Ja tak szybko. Na quick game. Ale nie, serio, jeszcze jakieś 5 minut. Mamy, please, Rush, nie odchodź. Na kogo nie? Chodź, weź McCree, chodź, weź McCree, chodź. Nie, tam nie ma. A ciekawe, jak ty. Się zachowuje. Wiesz, co ja zrobiłem? I sobie czekałem, on zaczął czytać flaszy, to widziałem, że wychodzi i po prostu, że wrzucaj w to miejsce, on wyszedł prosto na moje flasze. Ej, kogo wzięłaś? O nie, to jest OP, to jest OP. Ale on chyba też ma trochę cooldownu na to. Ale musi czy nie ma? Kursu, nie ma?
to jest OP w takim razie. A, chwila. Poczekaj. Dobra, nie? Poczekaj, żeby zobaczyć, to co najemniczka ma. A to poczekaj, bo muszę jedną zmienić rzecz, że stanie. Oboje się zastanowiliśmy. Oboje. Oboje się zabiliśmy. Najemniczka, tak właśnie w tą stronę. W tą stronę, tak. Tu. Pójdzie tamten. Tu, tu. I tylko się... Tylko przejdź trochę na tą drugą stronę. W sensie tak na prawo przejdź jeszcze. Nie, bo mnie tam nie było. Ale nie, jednak jest odstęp między tymi. To jest najlepsze miejsce. Raz nie był na spawnie, dlatego mnie dorwał. O, no teraz, teraz nie zapisz. A ty możesz spamować tu E, to jest przy OP. Chyba, że jestem dobrym McCree. Co do mógł. No bo nie jesteś, masz czasem szczęście. Nie mogę przejść przez to. To nie moja wina. Właściwie posuwałem ściany. If you know what I mean. No, if you don't know. Ale on mnie nie zauważył, a ja sobie po prostu byłem za nim. To nie fałsz. On mnie nie zauważył, a ja byłem za nim. Kurde. Fuck! What? Serio? Ja sobie tak stanąłem na samym początku tego budynku, co się wchodzi, co nie? I użyłem mojego ulta, on wychodzi jak gdyby nigdy nic. On już malował helpa, ja go tylko tak wytegowałem. Tak, spamuj tam, spamuj tam. Dobra, koniec. To weź farę i zobaczymy walka far. Kto wygra? Ale nie, zobaczymy, no weź farę. Ja też nie gram farą i ten, i najemniczkę. Jak to, ja co gębi? No nie! Musiałem to zrobić, teraz możecie się bić. Teraz możecie się bić. Ten najemniczka, weź tam iść na ten drugi punkt, nie wiem gdzie ty jesteś, nie widzę cię. O, jesteś tam, dobra, to się bijcie. Kto wygra? O, słyszę Bastiona albo Reinhardo. Bastiona. Dobra, dziękuję za oglądanie. Cześć. Wyjdź jeszcze na sekundę. Ale się tylko przywitać, pożegnać i ten, ale nie zabijamy się. Nie mogę ten spamować. Możesz. Nie zabijamy się poza tym jednym razem. On idzie na nas spam. Bigo, bigo, bigo. Ty, jako chyba uderzyłem coś. Ty, uderzyłem go. Ty, uderzyłem go. Bigo, bigo, bigo. Bo on... O. Daj się zabić i skończymy odcinek. Reaper main. Nie. Ej, no chciałem. Ha, trafiłem go. Trafiłem go. Podbijemy na pięści. O, dobra, na pięści dobry pomysł. No tak,
Nie! No przecież nawet mnie tam nie ma. Ale mnie tam nawet nie ma. Na pięści się bijemy teraz wszyscy. Mam dwóch na jeden tutaj. Na pięści. Ale nie ma umiejętności używania. Ha, 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 ha. Wreszcie, bo ci się ult trafił. Dobrze. Dobrze, więc dziękujemy wszystkim serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i widzimy się jakże z tymi OP. Serio. I widzimy się jakże z tymi OP akcentami w kolejnych odcinkach. Cześć, papa i na pewno.